Dagmara Kazimierska ma za sobą trudne doświadczenia, a w ostatnim czasie doświadczyła poważnych urazów w wyniku groźnego wypadku samochodowego. Gwiazda stacji TTV postanowiła nie zostawiać losu przypadkowi i zdradziła plany dotyczące swojego pogrzebu. Fani zamarli z przerażenia. Dagmara Kazimierska zapewnia, że jest prawdziwą królową życia. Gwiazda ma za sobą wiele trudnych doświadczeń oraz bardzo kontrowersyjną przeszłość, jednak nie wstydzi się głośno o tym mówić. Niedawno zdradziła fanom swoje plany na pogrzeb. Widzowie zadrżeli z niepokoju. Dagmara Kazimierska ma za sobą trudne doświadczenia. Celebrytka zyskała sławę po udziale w programie TTV Królowe Życia. Jak sama zapewnia, w pełni zasłużyła na to miano. Choć ma za sobą kontrowersyjna przeszłość, inny pobyt w więzieniu, a także wiele trudnych momentów, zdołała odmienić swój los i dzisiaj cieszy się z tego, w jakim miejscu się znalazła. W życiu wygrywa ten, kto pokonał samego siebie, swoje złe nawyki, egoizm. Niedobre emocje zastępuje dobrymi i woli się uśmiechać uśmiechem dziecka, niż winka. Ja zmieniłam w swoim życiu kompletnie wszystko. Wygrałam ze wszystkimi, którzy oczekiwali mojego ponownego upadku. Zrobiłam ze swoim życiem to, co ja chciałam. Dlatego jestem prawdziwą królową życia. Swojego życia, napisała Dagmara Kazimierska na Instagramie. Dagmara Kazimierska zdradziła fanom swoje plany na pogrzeb. Dagmara jest dumna z siebie, a jej wyjątkowa szczerość oraz dystans do życia przyciągnęły grono wiernych fanów, z którymi celebrytka dzieli się zarówno radosnymi momentami, jak i smutkami. Królowa życia na oczach widzów programu przeszła rehabilitację i choć na jej twarzy gościł uśmiech, to jednak bliskie spotkanie z niebezpieczeństwem utraty życia spowodowało u niej głębokie refleksje. W jednym z postów podzieliła się z fanami planami na pogrzeb i wyznała, że już wie, w czym mają ją pochować. Mnie to nawet pochowają w dresie. Ale nawet tam musi być wygodnie, napisała gwiazda na Instagramie. Źródło: Jastrząb Post.